Dobra. Ty. Ziomek. Dobra. Siema widzowie, dawno mnie tu nie było. W ogóle patrzcie coś to z surpakiem, nie? Zobaczcie na skrzydła, kurwa. Są? Nie ma. Dobra, tak czy siak. Jak zagłosowaliście na ankiecie, już nie chcę się z tym dogrywać. Dobra, to wygrywa nowy TXT. Ale tak naprawdę to jest przerobiony ten Umbro Private. Jest to, no, przerobiony, chodziło w większości o UI. Jakbyście zauważyć, jest tutaj z automatu tu. No i tam potem dogram sceny, jak to tam jest. A więc, zaczynając od, no tutaj, przechodzimy do ustawienia. Jakbyście zauważyć, jest tutaj przeźroczyste tło. No jak odpalacie ustawienia, macie pierwsze teksturpaki. No i tutaj jest 2.0, nie? Lecimy dalej. Następnie, pobrałem z deta coś takiego. No i tutaj, no, wygląda fajnie, no to se wziąłem. I no, następnie, jak mówiłem wcześniej, został zmieniony UI, czyli zacznijmy od EQ, czyli tutaj jak otwieracie EQ, już nie ma tego przycisku, żeby zapytać jej temacie ułatwienia gry. I no, tutaj macie dalej, został to UI, te tekstury podmieniane, możecie zauważyć. Itemy też co po niektóre, sety zostały zmienione też, jakieś tam dałem. Co dalej? Została zmieniona pozycja różnych takich, na przykład title, action bar, nic na siebie nie nachodzi. I co dalej? Macie te skrzyneczki, quick loot dodałem. I no, kolejną rzeczą jest vintage, nie wiem jak to się czyta, ale ogólnie to działa, że jak jesteście im niżej, to macie ciemniejszy ekran. A tutaj jak jesteście niżej, to nie zmienia wam się nic. Dodałem też czat zjawy, dla przykładu coś takiego. Jest taki fajny, przeźroczysty. Oraz jak odpalacie EQ, to macie płaskie szkło, nie? I więc nie jest zbugowane. I no. Kolejną rzeczą jest pseudo FPS boost. Zajmałem z neta. Coś takiego, że, no, że po prostu na mobilkach, mam nadzieję, że nie będzie lagów i ładują się niby szybciej czanki. I no. Kolejną rzeczą jest niebo, inne. No i VI popodmieniają inne tekstury, jak mówiłem wcześniej. Zmieniłem te ikonki zbroi. No i jeszcze takie tam. Więc kolejną rzeczą są te zbugowane niby skrzydła, ale co to daje? Daje coś takiego, że jak wiecie się chłopa, to nie macie skina jego głowy, nie? Też wam tutaj dogram, jak to wygląda bez teksturpaka i możecie sobie porównać. Reasumując wszystkie aspekty, kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Iż zostaw suba, pobierz teksturpaka i to tyle. Walę tu jakiegoś edita wam i kurwa mam G.